naszła mnie jakaś taka perwersja na zielone i wyskoczyłem sobie szybciutko do Lidla. Kupiłem sobie oczywiście set tej Brukseli. Kupiłem dwa piękne brokuły. W ogóle obczajcie, jakie to są malutkie, takie wiecie co, nie widziałem dawno takich brokułów, co są takie malutkie te różyczki. Kupiłem groszek, też zielono. Kupiłem trochę przypraw, bo kminek dodany do takich brukselek, brokułów, kapusty. Zapobiega temu, żebyśmy mieli jakiekolwiek, wiecie, wzdęcia. I kupiłem trzy papryczki, bo mam też w planach zrobić zupę krem z dyni. Jutro przyjeżdża do mnie Lucyna, może coś podziałamy i zrobimy właśnie tą zupę krem. No zobaczę. Kupiłem dwa mleka bez laktozy i wiecie co, zainwestowałem w dobrej jakości oliwkę extra virgin. Takie zakupy. O. I mam dwa. Dzisiaj będziemy robić pyszną kolację. Mam dwa wielkie bataty. Będziemy robić takie fryty z batatów. Ja je potrzymałem w wodzie, żeby ta skórka lepiej odchodziła. Wszystko wujek Google powiedział. I zrobimy ze słodką papryką. Zrobimy właśnie takie jakby łódeczki z batata. Mam pięknego pstrąga, którego też przyrządzimy sobie razem. Upieczemy. I zrobimy sobie super kolację. Wiem, że te bataty to są wielkie te dwa. Ale doszedłem do wniosku, że jak mam już piec i mam korzystać, wiecie, z dużej ilości energii, która nie jest tania, to od razu te bataty dwa sobie zrobię. I chyba dodam też odrobinę tej brukselki do upieczenia. Bo chciałbym taką pieczoną brukselkę. Ale to wszystko musimy fazami. Najpierw te bataty muszą się trochę, wiecie, zarumienić. A następnie wrzucimy tą brukselkę i na samym końcu pstrąga. Ja muszę to obrać, pokroić i przyprawimy to ładnie. Przerzucimy sobie te bataty. Tego drugiego nie pokroiłem. Doszedłem do wniosku, że dodamy go jutro do, wiecie czego, do tej zupy, zupy krem. Dodałem tak. Tymianek. To jest słodka papryka, żeby ładny kolor to miało wszystko. Ostrej. Dodamy tyle. Jeszcze mam tu kminek. To jest kminek w całości. Nic się nie stanie, jak trochę dodamy. Pieprz. I to wszystko polewam oliwką extra virgin. Good. Trzeba to teraz wybełtać. I wrócimy na papier do pieczenia. To wygląda nieziemsko, a pachnie jeszcze lepiej. Zobaczcie na to, te bataty w tych przyprawach. Parę tych brukseluniów i pstrąg, który aż syczy do mnie. Nie zjemy tego posiłku razem, bo zaraz mam gościa. Jak zawsze nieokrzesany, ale mi się nie chce nigdy stroić. To już nie te lata. To już nie te lata. Może tylko ten t-shirt przebiorę. I będę zaraz nakładał do jedzonko i do nakrywał do stołu. Przyszykowany już laptop. Film się ładuje. Czekam.
trzymajcie za mnie kciuki, żebym spędził kolejny miły wieczór. I mówię, pewnie się widzimy rano. Ja jakiś czas temu wstałem, jestem już sam w domku. Ale zobaczcie na to. Czy jesień przyszła już wielkimi krokami? No pogoda nie sprzyja. Nawet mi się nie chce nigdzie dzisiaj wychodzić. Okropny deszczysko. Okropny deszczysko. Ja muszę wypić łyczka kawy. Zjadłem już śniadanko. I trzeba wrócić do życia. Nałożyłem dzisiaj, powiem wam szczerze, podkładzik ten z Maybelline. I w nim coś jest takiego, że da się go lubić, chociaż on z bliska nie wygląda dobrze, ale kamera go lubi. Nie wiem, o co w tym chodzi. Chciałem dać mu drugą szansę. W ogóle zobaczcie, jak on wygląda z daleka. No wygląda pięknie, a z bliska suchość. Nie wiem, co jest w tym podkładzie, dlatego wszyscy tak go w internecie zachwalają, bo on naprawdę w kamerze dobrze leży. Powiedzcie mi, czy wy go testowałyście i czy wy macie na niego jakiś sposób, żeby on wyglądał mniej sucho? Bo jak się go powącha, to on wali alkoholem okropnie. Straszliwie. Kobieta nowoczesna. Gdzie teraz? Dobra, to ładnie? Dobra. Teraz musisz to rozbić na pół, rozciapnąć. Jestem jak ta. Kylie Jenner, ta. Kendall, tak. Tak? Nie. Nie, ona tu trzymała ręką tą, no. A tą kroiła. Tak? Tak. Będziemy robić wspomnianą już wcześniej zupę krem z dyni, ale ja tutaj nagoniłem główną, wiecie, kucharkę. Nie, śmiesz się, popsuję nawet do ucha, nie. Dobra, koniec tej kompromitacji. Jakby ktoś miał ochotę na zupę krem z dyni, to zapraszamy, bo robimy tutaj ilość dla wojska i zrobiłem też ten czosnek taki w oliwie. To będzie bardzo satysfakcjonujące, mam nadzieję. Mamy tutaj batata, mamy tutaj cebulę, mamy tutaj paprykę, mamy tutaj dwa rodzaje dyni, więc myślę, że będzie to przepyszne. Tylko odwrócę tak paprykę, żeby ona tak zebrała sobie ładnie tej spalenizny, takiej dobrego smaku. Posłuchajcie, first in first, próba testu, tak jak obiecałem, Lucynce zrobić zupę krem z dyni. Próbuj. No. Dobra czy nie? Tylko to jest bardzo naturalna, wiesz, wtedy dużo dodaliśmy takich słodkich rzeczy i nie robiliśmy jakiegoś dobrze, bo to jest Łukasz, najlepiej. Zobaczcie, jaki Lucynka ma rzęski, jak ona jest śliczniutka dzisiaj. My niedługo jedziemy do Warszawy, trochę odpocząć. Zabiorę się z Lucynką. Nie wiem, co będziemy robić, gdzie wyruszymy, jakie będziemy mieć plany, ale na pewno będziemy was update'ować. Musimy się doprowadzić trochę do ładu, bo jadę do Warszawy i nie chciałbym wyglądać upiornie. Trochę mnie coś rozkłada i chyba te wszystkie miłości mnie tak nie uskrzydlają, jak powinny, tylko doprowadzi mnie do ruiny i choroby. Nie wiem, czy ten podkład nałożę gąbką czy pędzlem. Chyba nałożymy go dzisiaj gąbeczką. A ja cały czas wałkuję te podkłady. Calutki czas. Nabrałem sobie na dłoń i wiecie co? Taką mikro ilość wpracuję w gąbkę. I tylko dla takiego, wiecie co, ujednolicenia kolorytu. Ja mam bogatą pielęgnację, więc też nie mogę jakoś mocnego tego make-upu nałożyć. I staram się bardziej stemplować niż przesuwać. Ja ostatnio mam bardzo dobry czas,
poznałem kogoś jakiś czas temu i spędzamy ostatnio sporo czasu razem, co jest trochę obcym uczuciem dla mnie, bo moje wszystkie poprzednie związki były strasznie patologiczne i zakrawały zawsze o jakąś katastrofę, a tu jest bardzo spokojnie, bardzo normalnie, jest to bardzo prosty człowiek, bez jakichś egzystencjonalnych problemów, bez nałogów, bardzo szarmancki i to się ceni. I to się właśnie ceni. Tylko tyle, że jestem ciągle zmęczony, jak się widzimy razem. Na drugi dzień. Pod oczy dwa korektory, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. I to są najbardziej newralgiczne miejsca teraz, jak widzicie. I tak jak ten Maybelline, co ostatnio miałem, w ogóle nie wygląda ładnie, tak ten z bliska, zobaczcie. No to jest jakiś absurd. To są jedne z najpiękniejszych podkładów, które kiedykolwiek miałem w swoim życiu. Bardzo podobne. Ja długo się zastanawiałem nad tym, do czego one mi, co one mi przypominają. I wiecie co, ja kiedyś miałem obsesję na punkcie podkładu z Makeup Forever HD. To był mój ukochany podkład i on mi bardzo go przypomina. Jest może troszkę bardziej świetlisty, ale ta lekkość, to nakładanie, to rozprowadzanie bezproblemowe jest bardzo podobne. Ja sobie nałożyłem odrobinę tego korektora i teraz go jeszcze ścienimy gąbką. O. No i tak mogę ruszać do stolicy. Róż. To jest Shane. I to jest Devoted kolor. Ja sobie nakładam dosłownie o. Pyk, 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 pyk. I rozpracowuję gąbeczką. Bardzo się polubiłem z tym kolorem różu. On jest taki semi-transparentny, a daje efekt takich pięknych, rumianych policzków. I na koniec jeszcze sobie krawędzie przejadę pędzlem. O! Wygląda to naprawdę słodko, uroczo i zdrowo. Przejdziemy do zapudrowania i tutaj Huda Beauty. Nabiorę go sobie odrobinę na puszek i wtłoczę sobie tutaj na wieczku. To jest ostatnio moja ukochana metoda. I oczywiście cała bluzka w pudrze. O. I tylko utrwalam tą okolicę pod oczami. Delikatnie tym, co zostało na nos i na środek czoła. O. Chociaż może na to czoło sobie troszeczkę tego pudru nałożę. Niech ono będzie bardziej matowe. Zdecydowanie. Delikatnie na powieki. I tutaj pomiędzy brwi. Wykończyłem makijaż i prezentuję się w ten sposób. To jest taki mój dzienny, zaufany make-up. Ale wpadłem jeszcze na chwilę, bo tak. Dokonałem zakupu Toma Forda i zrobimy sobie wspólne otwarcie. Jezu!
lesu. To jest piękny zapach. Piękny, taki bardzo przyprawowy. Pieprzny też. Chyba zostawię sobie to pudełeczko, bo ono jest przepiękne. Ale przesadziłem z ilością tych perfum. Gryzą aż mnie w gardło. Ja chcę mieć całą kolekcję. Teraz będę polował na Black Orchid. To jest taki mój kolejny perfumowy cel. Te mnie troszkę telepnęły budżetowo, bo 1700 zł to jest całkiem sporo. No ale cóż, chciałem, zakupiłem sobie i tyle. Ja już dotarłem do Warszawy i powiem wam, mam taką małą myśl, że chyba trochę tęsknię za stolicą. Ja tu przeżyłem dużo miłych chwil i mam bardzo dużo wspomnień z Warszawą. I jak tak jechałem dzisiaj, a jechałem okrężoną drogą, bo był jakiś mecz na stadionie i tak sobie wspominałem to wszystko, te różne miejsca, te, wiecie, wspomnienia. No taka mała konkluzja. O, ja już jestem u Lucynki, więc mówię. Posłuchajcie, my już dojechaliśmy do Białegostoku. Nie wiem, czy tutaj jest wiele do zwiedzania i co jest do zwiedzania. Musimy się zameldować zaraz do apartamentu. Mamy w samym centrum apartament. Może wieczorkiem coś nagram, może gdzieś idziemy sobie. Na razie Białystok robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Spokojnie, jest ładnie. Pogoda też nam sprzyja. Posłuchajcie, w Mazowieckim obrzydliwa pogoda. Mgły, deszcz. A tutaj, jak widzicie, przepiękne słońce. Przepiękna aura. Mnie to strasznie napiewa dobrą energią. Wracam do zwiedzania polskich miast. I mówię. Zobaczymy, co uda mi się nagrać. Mam nadzieję, że najwięcej, jak się da. I tyle. Jesteśmy w pięknym apartamencie. Mamy tutaj wielgaśne lustro w holu, w korytarzu. Pokażę wam dalej. Całkiem przyjemna kuchnia. Tutaj będzie królestwo Lucynki. O, jeden pokój. I... ja mam takie, o, łoże małżeńskie z wyjściem na balkon. Zobaczymy. Witaj, Białystoku. Więc fajnie tutaj, spokojnie, cichutko, elegancko. Co więcej tak naprawdę chcieć? My już mamy zakupy zrobione, więc z tym nie ma problemu, nie będziemy musieli nigdzie łazić. Kupiliśmy sobie sporo takich zdrowych owoców, jakichś tam, wiecie, makaronik. Później zrobimy, mamy łososia, coś się wymyśli do jedzonka, bo my jesteśmy o pustych żołądkach, nie jedliśmy śniadania, tylko od razu ruszyliśmy. Myślę, że na tym etapie zakończę tego vloga. Ale postaram się działać prężnie, żeby szybciutko coś wam wrzucić nowego z Białegostoku. Nie pozostało mi nic, tylko złoża w tym świetle. Pożegnać się z wami i dziękuję wam ślicznie za wszystkie komentarze. Napiszcie standardowo, co u was.